Pokój i dobro, kochani. Dziś jest poniedziałek, 18 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, przyprowadzają do Pana Jezusa kobietę, którą dopiero co schwytano na cudzołóstwie. I mówią, Mojżesz kazał takie kamienować, a Ty co nam radzisz? Chcą wystawić Pana Jezusa na próbę. Wiedzą o tym, że jeżeli Pan Jezus każe ją ułaskawić, to złamie prawo mojżeszowe. Natomiast jeśli każe ją ukamienować, to złamie prawo rzymskie, które zabraniało zabijania ludzi poza przypadkami, kiedy ktoś zbezcześcił świątynię. Kobieta, która zgrzeszyła, drżała ze strachu, nie wiedziała, jaka będzie decyzja Pana Jezusa. A Pan Jezus pisał po ziemi. Nie wiemy, co tak naprawdę On tam pisał. Prawdopodobnie grzechy tych, którzy trzymali w rękach kamienie, aby zabić tę kobietę. A być może pisał tam imiona wszystkich kobiet, z którymi współżyli właśnie ci, którzy wcale też nie byli bez grzechu. Są tacy, którzy twierdzą, że wiatr, który wiał od świątyni, zamazywał ten napis, który Jezus umieszczał na piasku. Być może właśnie te grzechy były zamazywane przez ten wiatr, który wiał od świątyni. Był to taki być może symbol, że Pan Bóg jest tym, który chce darować wszystkie grzechy tym, którzy przychodzą i drżą ze strachu. Wiemy o tym wszyscy doskonale, że aby doszło do cudzołóstwa, potrzebne są dwie osoby. Oni natomiast przyprowadzili kobietę, która cudzołożyła. Gdzie jest mężczyzna? Czy naprawdę zależało im na tym, aby wymierzyć sprawiedliwość wobec grzeszników? Czy przypadkiem nie chcieli Pana Jezusa rzeczywiście wystawić na próbę, złapać Go w pułapkę? Jezus powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I odchodzili jeden po drugim, dlatego że każdy z nich miał coś na sumieniu. Chcieli być sędzią nie w swojej sprawie. Łatwiej jest kogoś osądzać, niż osądzać siebie. Jezus odwołał się do takiej zasady z Księgi Powtórzonego Prawa, że egzekucję powinni rozpocząć ci, którzy byli świadkami jakiegoś przestępstwa. W związku z tym, że wszyscy odeszli, wówczas zniknął przedmiot oskarżenia. Jezus powiedział do niej, nikt cię nie potępił i ja również ciebie nie potępiam. Idź i od tego momentu nie grzesz już. I od tego momentu w życiu tej kobiety rozpoczęła się nowa era. Okazuje się, kochani, że ta scena opisywana w dzisiejszej Ewangelii była zgorszeniem dla pierwszych chrześcijan, a więc postawa Pana Jezusa była gorsząca dla pierwszych chrześcijan, dlatego że mieli takie trzy zasady, właściwie takie trzy grzechy. W momencie, kiedy ktoś zgrzeszył jednym z tych trzech grzechów, to nie miał możliwości, żeby wrócić z powrotem do wspólnoty Kościoła. Pierwszy grzech to było morderstwo, drugie to było zaparcie się wiary i trzeci grzech to cudzołóstwo. Pierwsi chrześcijanie nie chcieli podkreślać tego tekstu i dlatego schowali go, aby on nie był jakimś takim zgorszeniem dla tych, którzy byli słabi. Niektórzy mogliby sobie myśleć, taką łatwą ręką Pan Jezus przebaczył jej, takim tanim kosztem. Otóż nic bardziej mylnego, to nie był wcale tani koszt. Jezus wziął jej grzechy na swoje barki, zaniósł na krzyż i za nią umarł i zmartwychwstał. I również za wszystkich grzeszników, którzy żyli przed narodzeniem Pana Jezusa i tych wszystkich, którzy pojawiają się w obecnym czasie i którzy jeszcze przyjdą na świat. Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy, dlatego że chrześcijanin jest takim grzesznikiem, który od grzechu nie umiera, ponieważ Jezus umarł raz na zawsze za wszystkich grzeszników. I do nas należy, abyśmy przyłączyli się, abyśmy spotkali się z Panem Jezusem, aby w naszym życiu również rozpoczęła się nowa era. Zauważmy, kochani, że kiedy wszyscy odeszli, zostały tylko dwie osoby. Jezus i ta grzeszna kobieta. Być może w Twoim życiu też tak czasem jest, że kiedy ktoś od Ciebie czegoś potrzebuje, to wówczas masz wielu różnych przyjaciół, którzy chcą skorzystać z Ciebie czy wykorzystać Cię, ale w momencie, kiedy nie masz już nic do zaoferowania, kiedy jesteś po prostu zdeptany, wówczas zostaje tylko Pan Jezus i On z nas nigdy nie rezygnuje. Na zakończenie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.